Szanowni Państwo, biskup Naruszewicz związany z powiatem bialskim, z Janowem Podlaskim, tam posługiwał, tam jest pochowany. Spotykamy się dzisiaj w tym pięknym miejscu w Strzakłach, w nowo odremontowanym pięknym obiekcie, aby właśnie podsumować ten rok 2023, który był rokiem imienia biskupa Adama Naruszewicza. Bardzo się cieszę, że tak wiele podmiotów, aż 24 podmioty wzięły udział w tym wydarzeniu. Były to szkoły, było to muzeum, były to ośrodki kultury, biblioteki. I dzisiaj właśnie spotykamy się, aby podziękować za zaangażowanie i zachęcić na kolejne lata do działania. Zachęta kolejnych lat. 2024 rok, panie starosto, to rok w powiecie bialskim kogo? To jest rok Lasów Polskich. Akcja szczytna, pomysł fantastyczny. No właśnie, to polega na tym, żeby przybliżyć nam obecnym mieszkającym, tutejszym Podlasiakom postacie, które kiedyś funkcjonowały. Dokładnie tak, panie redaktorze. Właśnie tego typu działania wpływają na to, że młode pokolenie uczy się, bo przecież mało kto z młodych ludzi na terenie naszego powiatu znał postać biskupa Naruszewicza, a właśnie przez tego typu działania oni się tego uczą i jest to taka pewna budowanie świadomości i zachęcanie do tego, że warto sięgać do historii i po prostu czerpać i mieć wiedzę na temat tych postaci, które na tym terenie funkcjonowały. Uczciliśmy już czterokrotnie najwybitniejszego przedstawiciela naszego powiatu, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Krysińskiego, księdza Adama Brzuskę, żołnierzy wyklętych oraz tych z batalionów chłopskich. Upamiętniliśmy podlaskie ofiary Katynia i powstańców styczniowych. Obchodziliśmy rok II wojny światowej, Kościuszkowski, niepodległości, a także kultury ludowej. W 2023 roku chcieliśmy przybliżyć naszym mieszkańcom postać biskupa Adama Naruszewicza, a okazją ku temu była jego 290. rocznica urodzin. Panie dyrektorze, mimo że Muzeum imienia Kraszewskiego, to również i Muzeum Kraszewskiego włączyło się w rok Adama Naruszewicza. Tak, panie redaktorze. Przede wszystkim dlatego, że Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie to jednostka powiatowa. Organizatorem jest powiat bialski, więc staramy się włączać we wszystkie inicjatywy, które są, że tak powiem, zapowiadane czy rekomendowane przez powiat bialski. Jeśli chodzi o nasze muzeum, to były to lekcje muzealne dotyczące Adama Naruszewicza i były to lekcje muzealne kierowane do uczniów szkół podstawowych. Generalnie brali w nich udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Sosnówka. Było zainteresowanie? Było zainteresowanie, natomiast jeśli chodzi o same lekcje, myślę, że zostały bardzo ciekawie przygotowane przez pracowników merytorycznych naszego muzeum. Chcę powiedzieć, że dla nas jest zaszczytem, że tak ważne wydarzenie kulturalne w dziejach powiatu bielskiego ma miejsce na ziemi międzyrzeckiej, w gminie Międzyrzec-Podlaski. Jest to tym bardziej dla nas cenne, że chcemy też pokazać Państwu nowy obiekt, który ma służyć właśnie takim kameralnym spotkaniom. Ma być miejscem życia kulturalnego, społecznego. Ma być miejscem wsparcia dla ludzi potrzebujących, ale też miejscem radości i zabawy. Janów Podlaski ma najwięcej wspólnego na terenie powiatu bielskiego z biskupem Adamem Naruszewiczem. Czy tak rzeczywiście jest? Tak rzeczywiście jest. Ślady Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim są wszędzie.
No, wszędzie na terenie całego Janowa, ponieważ na terenie Bazyliki Mniejszej w Janowie Podlaskim pod wezwaniem Świętej Trójcy znajduje się przepiękny pomnik projektu sosnowskiego Adama Naruszewicza, wykonany z białego marmuru, jak również znajdują się oczywiście w podziemiach szczątki Adama Naruszewicza jako ostatniego biskupa rezydującego w Janowskim Zamku. No i dochodzimy do zamku. Zamek też jest nierozerwalnie związany z Adamem Naruszewiczem. Pięknie odrestaurowany, w którym znajduje się w tej chwili hotel, ale są zachowane oczywiście historyczne salony, też również poświęcone Adamowi Naruszewiczowi. Jest to postać związana z Janowem. Był to bardzo ciekawy człowiek. Bardzo dobrze wykształcony jako jezuita, zajmował się edukacją, ale również historią Polski, był również poetą, co jest takim faktem może troszeczkę nieznanym ogółowi, natomiast my znamy Naruszewicza, jest dla nas bardzo ważną postacią. Poza tym jeszcze znajduje się przepiękna grota, jego świątynia Dumania, w której prawdopodobnie powstały tezy do Konstytucji 3 maja. Jak pani dyrektor ocenia, czy to dobry pomysł i czy przynosi jakieś rezultaty? To, że co roku w powiecie bialskim otrzymujemy jakieś słynne nazwisko, jakąś instytucję, jakieś hasło, które promujemy przez ten rok, i to jest czas na to, aby młodzi ludzie szczególnie zapoznali się z daną osobą bądź rzeczywistością, która miała miejsce. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ historia Polski gdzieś w takie szczegóły nie wchodzi. Jeżeli chodzi o historię małych ojczyzn, taką regionalną, lokalną. Natomiast w naszym powiecie bardzo dużo historycznie się działo i dzieje nadal. Bardzo ciekawy pomysł i dobry, ponieważ przez nadanie imienia Kowi, danej postaci, my możemy tą postać przybliżyć zarówno naszej społeczności lokalnej, jak również dzieciom, młodzieży, dorośli na ogół wiedzą, coś słyszeli, gdzieś coś się obiło uszy, natomiast dzieci i młodzież dopiero wchodzą w życie, szukają swoich zainteresowań i my tutaj możemy pomóc. I przede wszystkim przedstawić osoby, które tworzyły naszą historię, naszą rzeczywistość. Ich ślady znajdują się na terenie naszego powiatu, naszych miejscowości. Je smacznie, pije dobrze, wiele gada. A na czymże ta grzeczność świercyka zależy? Czyże mu dziwnym kształtem fryzura się jeży? Czyże jaki wygwiżdże włoski kancik kusy? Czyże winnymi pachnie cały spirytusy?